Witajcie w programie Tylko Premiery. Dzisiaj odwiedzimy Miasto Grzechu, czyli recenzja filmu Sin City 2, Damulka warta grzechu. Grzechem jest polski tytuł, ale przejdźmy do konkretów. Ponowna wizyta w Sin City po prawie 10 latach to nie lada gratka dla wszystkich fanów niezwykle twórczego duetu, jakim jest Frank Miller oraz Robert Rodriguez. Czy komiksowe kadry ponownie mają szansę zawładnąć światowym box office'em? Jest na to szansa. Zobaczymy cztery odrębne historie, które w pewnym momencie zazębiają się w jeden w miarę logiczny ciąg akcji. Nie spodziewajcie się tu jednak szycia fabuły na miarę Pulp Fiction. Jest zgrabnie, chociaż historyjki mogłyby być ze sobą spięte w trochę konkretniejszy sposób. You belong here. There's only Sin City. Powraca część waszych ulubionych bohaterów, czyli Marv, Dwight czy seksowna Nancy Callahan. Jeżeli nastawiacie się na wielki comeback Bruce'a Willisa w roli gliniarza Hartigana, to będziecie lekko zawiedzeni, bo na ekranie gości nie dłużej niż jedną minutę, ale dobre i to. Na plakacie mimo wszystko znalazło się dla niego miejsce. Nancy Callahan. You never thought we'd stand a chance against the most powerful man in the state. Tytułowa Damulka warta grzechu to Ava Lord, główna femme fatale całej noirowskiej opowieści, która świetnie uzupełnia filmowe uniwersum. Jej demoniczna postać przysporzy dwóm głównym bohaterom nie lada problemów. No i jeżeli jesteście fanami Ewy Green, to będziecie bardzo zadowoleni. Bardzo. Serio. She owns me. Body and soul. When she wishes it, we die. Strona wizualna filmu to rzecz, z którą ja osobiście mam pewien problem, bowiem ekran zawalony jest efektami komputerowymi tak bardzo, że czuję pewną przesadę. Współczuję jedynie aktorom, którzy musieli miesiącami pracować w zielonych kwadratach. Jedni taką konwencję kochają, inni nienawidzą. Faktem jest, że oddaje komiksowe kadry w sposób genialny. Jeżeli lubicie klimaty noir, a w szczególności muzykę w tym tonie, to wasze uszy odpłyną wraz z hektolitrami krwi, która przelewa się na ekranie, bowiem nastrojowa ścieżka dźwiękowa płynie w tle praktycznie non-stop. Do konwencji mrocznych monologów i zimnego, melancholijnego patosu trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli graliście w dwie pierwsze części Max Payne'a, to będziecie się czuć jak u siebie w domu. Dla reszty, o ile nie oglądaliście pierwszej części, będzie to test, czy ten gatunek w ogóle wam podchodzi. Sin City's where you go in with your eyes open. Or you don't come out at all. Przyznam szczerze, że ja konwencji Millera i Rodriguez'a nie kupuję. Denerwuje mnie przesyt akcji, za mała ilość sensownych dialogów i cyfrowa obróbka każdego piksela, który przyjdzie wam ujrzeć. Niemniej, staram się być obiektywny w ocenie, a na samym filmie bawiłem się całkiem nieźle, dlatego przyznaję 6,5 gwiazdki. Dla fanów serii będzie to najpewniej obelga, dla innych fakt, że film warto zobaczyć w wolny sobotni wieczór. Subskrybujcie kanał, klikajcie lubię to, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Także piszcie w komentarzach, jaki film chcielibyście, abyśmy zrecenzowali w kolejnym wydaniu programu. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia niebawem.